Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom ziemi sanockiej za to, że poszli do wyborów. Może nie w takiej frekwencji, jakbyśmy chcieli, ale część ludzi jednak oddała głos. I chciałem podziękować za to, że oddała głos między innymi na Platformę Obywatelską i na moją osobę. Wynik wyborów w skali kraju oceniam dobrze, bo jak inaczej można ocenić, kiedy Platforma Obywatelska wygrywa i będzie najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, ta sama koalicja rządzić krajem. Dobra koalicja, stabilna, spokojna, dobra koalicja na trudne czasy. A wynik wyborów w Sanoku, no cóż, ja się cieszę, że Platforma Obywatelska w mieście Sanoku po raz kolejny wygrała. Potwierdziliśmy po raz kolejny to, że mieszkańcy Sanoka dobrze oceniają naszą pracę. Chciałem podziękować wszystkim za to, że oddali głos na mnie i dzięki temu też w Sanoku, w powiecie sanockim wygrałem indywidualnie. Natomiast szkoda, że nie mamy swojego posła, bo po raz kolejny okazało się, że Przemyśl ma 3 posłów, Jarosław ma 2 posłów, Krosno ma 2 posłów, a Sanok znowu jest bez posła. Myślę, że jest to praca dla nas, dla polityków, aby uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest głosować na swoich kandydatów, jak ważne jest mieć swoich przedstawicieli w parlamencie. Niestety Sanok jest tym miejscem, kiedy przeanalizowałem wyniki wyborów, gdzie bardzo często mieszkańcy głosują na kandydatów spoza Sanoka i to przekłada się na to, że nie mamy swojego reprezentanta w Sejmie. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy w ogóle poszli na wybory. Szczególnie dziękuję oczywiście tym, którzy oddali głos na PSL, a zwłaszcza na moją kandydaturę. Tu niestety ziemia sanocka nie zdała egzaminu z ordynacji wyborczej, nie odrobiła lekcji matematyki. Stało się to, o czym ostrzegaliśmy przed wyborami. Apelowaliśmy, by sanoczanie, mieszkańcy ziemi sanockiej, a zwłaszcza Sanoka, zjednoczyli swoje głosy wokół jednej kandydatury. W przeciwnym wypadku, w starciu z tak dużymi ośrodkami jak Krosno, Jasło czy Przemyśl, nie mamy szans. Będą posłowie z tamtych miast, a nie tutaj reprezentujący ziemię sanocką i Sanok. Bo jeśli przyjrzymy się wynikom wyborów i zobaczymy, że około 3000 głosów mieszkańcy ziemi sanockiej przeznaczyli na kandydata, który startował z 16 miejsca listy PiS, a więc nie miał szansy wejść do parlamentu, musiałby być supergwiazdą polityki. Te 3000 głosów zatem to głosy po prostu dla Sanoka stracone. Jeżeli Sanok, ziemia sanocka oddaje 1500 głosów na kandydata lewicy, z całym szacunkiem, bo bardzo szanuję tego kandydata, ale lewica nie miała szansy wprowadzić nikogo z tego okręgu i tak się stało. W okręgu krośnieńsko-przemyskim nie ma mandatu dla lewicy, więc to jest kolejne 1500 głosów, które no, zostały po prostu zmarnowane. Gdybyśmy choć połowę tych głosów przeznaczyli na przykład na moją kandydaturę, wówczas była szansa, pewność w zasadzie posła z Sanoka, bo właśnie PSL-owi najmniej zabrakłoby wprowadzić posła z Sanoka. Te same głosy dodane Sławkowi Mikliczowi nie dałyby mu mandatu, bo on zajął 6 miejsce na swojej liście, a te osoby, które objęły mandaty, miały wynik znacznie, znacznie wyższy. Także jeśli przeanalizować, to najmniej właśnie PSL-owi zabrakłoby wprowadzić posła z Sanoka i żałuję, że sanoczanie nie zjednoczyli głosów wokół tej jednej kandydatury. Ja swojej działalności publicznej oczywiście nie kończę, nadal jestem samorządowcem, pracuję społecznie i publicznie, jestem prezesem 2 stowarzyszeń, otrzymałam zaproszenie do pracy w konwencie uczelni, czyli organie doradczym, który ma doradzać w rozwoju uczelni. Chcę mocniej wesprzeć też sanockich harcerzy jako instruktor, czuję się do tego zobowiązana, harcerzy generalnie ziemi sanockiej. Także ja robię swoje, nasi koledzy z PSL również robią swoje. Nie traktujemy wyborów jako jednorazowej zdobyczy, tylko jest to codzienna, publiczna działalność na rzecz ziemi sanockiej i Sanoka. I mam nadzieję, że za kilka lat wyborcy docenią właśnie to, co się robi dla Sanoka i ziemi sanockiej, a nie to, jaką się ma metryczkę urodzenia, czy się mieszka na wsi, czy się mieszka w mieście. Mam nadzieję, że w przyszłości wyborcy zrozumieją te dwie rzeczy, że przede wszystkim liczy się to, ile ktoś pracuje w rzecz Sanoka i ziemi sanockiej oraz to, aby Sanok i ziemia sanocka potrafiły zjednoczyć się wokół jednej kandydatury.